Świat roślin i zwierząt w Beskidach jest ciekawy i różnorodny. Dlatego podczas górskiej wycieczki warto zatrzymać się, żeby poobserwować, posłuchać. Razem z Alą i Jankiem zapraszamy Was do wspólnego odkrywania beskidzkiej przyrody. Powiedzcie, czy byliście kiedyś na najwyższym szczycie Beskidów, czyli na Babiej Górze? Tak! No popatrzcie sobie teraz tam w prawo. Babią Górę bardzo dobrze widzimy i bardzo ładnie ukazuje się nam w panoramie. Myślę, że podczas wędrówki zauważyliście, że roślinność na Babiej Górze układa się w takie poziome pasy. Te pasy to piętra roślinności. Jak myślicie, skąd się wzięły w górach? Ktoś na szczycie wyciął wszystkie drzewa? Nie. Podpowiem Wam, że ma to związek z klimatem. Zobaczcie, Babia Góra jest dość wysoka. Ma 1725 metrów nad poziomem morza. Co się dzieje z klimatem, kiedy wzrasta wysokość, na której się znajdujemy? Temperatura spada? Oczywiście. Im wyżej, tym chłodniej. Tym krótsze lato i dłuższa zima. Im wyżej, tym trudniejsze warunki do przetrwania i na dużych wysokościach mogą temu podołać tylko najwytrwalsze rośliny. Spójrzcie tutaj na planszę. Ona pokazuje schematycznie to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Możesz, Janek, odsłonić pierwszy napis. Spróbuj. Zobaczcie, najniżej znajduje się piętro Pogórza. Dawniej w tym piętrze moglibyśmy spotkać przepiękne liściaste lasy zwane grondami, ale jak sobie teraz popatrzycie w dół do doliny, to nie zobaczycie tych pięknych lasów, o których ja mówię, tylko zobaczycie domy i raczej pola. Te grondy zostały wycięte przez ludzi, którzy potrzebowali miejsca na własne pastwiska, tak to dzisiaj wygląda. Teraz by się przydało, może Ala, spróbuj. Co tutaj mamy pod spodem? O, właśnie. Ala odsłoniła drugi napis, a Janek to odsłoni od razu trzeci, dlatego że te dwa napisy w pewnym sensie będą się ze sobą łączyć. Zobaczcie. Mamy tutaj przed sobą dwa leśne piętra. Mówimy też o nich piętra reglowe. To są dwa leśne piętra. One różnią się między sobą składem lasu. Niższe piętro to piętro regla dolnego. Oczywiście, a wyższe? Regla górnego. Regla górnego. Tutaj na tym schemacie macie też schematyczne drzewka. Mamy drzewa iglaste i drzewa jakie? Liściaste. Liściaste, no pewnie. Alu, poproszę Cię o odsłonięcie kolejnego napisu. Może tutaj? Piętro kosodrzewiny? Piętro kosodrzewiny, zgadza się. Zobaczcie, że w tym piętrze nie mamy już wcale drzew. No i teraz przydałaby nam się wiedza na ten temat, dlaczego tak się stało. Jest tutaj jeszcze jeden taki bardzo ciekawy napis. Ala, przeczytasz? Górna granica lasu. Co to znaczy? Jak myślicie? To, że tam chyba nie mogą już wyżej rosnąć drzewa. No właśnie, prawda? Bo dla drzew tutaj w tym piętrze powyżej regla górnego będzie za zimno i za trudno, tak? Tutaj mogą przetrwać tylko takie gatunki, które są odporne na wiatr, mróz, na przykład właśnie długotrwającą zimę. No i teraz jeszcze został nam ostatni napis na samej górze. To odsłania. Piętro halne. No właśnie, piętro halne to jest bardzo ciekawe piętro roślinności, to znaczy występują tam wspaniałe łąki wysokogórskie, zwane murawami. I spójrzcie teraz na ten schemat. To piętro w Beskidach występuje tylko na Babiej Górze. No właśnie. A ten szczyt, Alu, co to za szczyt? To jest Pilsko. 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 Na Pilsko się dziś wybieramy. Pilsko jest od Babiej Góry o około 200 metrów niższe. No więc oznaczałoby to, że najwyższym
piętrem roślinności na Pilsku jest? Piętro kosodrzewiny. Oczywiście. Czyli co? Idziemy na wycieczkę zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości.